W tym filmie zastanowimy się, co to jest wartość średnia funkcji na przedziale, na pewnym przedziale domkniętym. No właśnie, no to żeby sobie to wyobrazić, co to może w ogóle znaczyć, to narysujmy sobie wykres funkcji. Czyli tutaj powiedzmy, mamy oś y, tutaj będziemy mieli oś x. I weźmiemy sobie wykres jakiejś funkcji, która wygląda, powiedzmy, jakoś tak. No i teraz możemy wybrać sobie przedział. Wybierzemy sobie przedział domknięty od a do b, powiedzmy jakiś taki. No więc będzie nas interesowała jaka jest wartość średnia funkcji na tym przedziale, czyli tutaj piszemy sobie na konkretnie na przedziale od a do b, żeby było wiadomo, że to jest na jakimś konkretnym przedziale domkniętym, domkniętym czyli zawierającym te końce. No to zastanówmy się, co to może oznaczać, że ja chcę mieć wartość średnią tej funkcji. No, możemy sobie wyobrazić, że to jest średnia wysokość tutaj wykresu tej funkcji. No i teraz, jak tę średnią wysokość nad osią X wyznaczyć? No, przypomnijmy sobie, że wiemy, co to jest pole pod krzywą, pole pod wykresem funkcji i wiem, jak to obliczyć. Gdybym chciał obliczyć pole pod wykresem tej funkcji, które teraz tutaj zakreskuję, no to bym musiał obliczyć całkę oznaczoną po tym przedziale AB z tej funkcji, czyli Pole tej, pod wykresem tej funkcji to jest wykres mojej funkcji y równa się f od x tutaj narysowany. A to pole to jest całka od a do b z mojej funkcji f od x dx. No dobrze, i teraz wyobraźmy sobie, że chciałbym teraz tutaj narysować taki prostokąt, który jako podstawę by miał ten odcinek ab. I tak by miał dobraną wysokość, żeby pole tego prostokąta było takie samo jak pole pod wykresem tej funkcji. No to ten prostokąt wyglądałby powiedzmy jakoś tak. Jakoś tak by wyglądał. Krzywo. O, jakoś tak. No to tutaj mamy wysokość tego prostokąta. Tu jest wysokość tego prostokąta. No i tę wysokość ja bym chciał zinterpretować jako wartość średnią tej funkcji, właśnie. To bym nazwał wartością średnią. No możemy sobie taki przykład przypomnieć. Jak liczymy na przykład pole trapezu, mam trapez, jakiś trapez, on dwie, dwie te podstawy ma równoległe, i teraz jak liczę pole trapezu, to no to biorę jego wysokość i mnożę przez średnią szerokość tego trapezu, która tutaj mniej więcej, która tej dokładnie w połowie wypada. I ta średnia szerokość to jest po prostu średnia z długości tych podstaw. Tutaj Mamy tę krótszą podstawę, mamy tę dłuższą podstawę. No i wiemy, że pole to jest po prostu wysokość razy średnia z wartości podstaw. No ale tutaj te boczne, te, te boki są liniami prostymi. Tutaj mamy też coś podobnego do tarpezu, tylko że ten, tak, ten, kawałek tutaj nie jest nie jest kawałkiem linii prostej, jest tutaj jakąś krzywą. No ale możemy o tym myśleć w ten sposób, że jak wezmę średnią wysokość w tym wypadku, tutaj brałem szerokość. Tego, tego kawałka płaszczyzny, który jest ograniczony tutaj trzema liniami prostymi, a tutaj wykresem funkcji, no to to będzie pole tego, tego kawałka płaszczyzny. Będzie średnia szerokość razy długość tej podstawy. No właśnie, czyli powiedzmy, że ten prostokąt ma mieć takie samo pole, jak ten kawałek płaszczyzny ograniczony wykresem funkcji tutaj. No i wysokość tego prostokąta naz nazwę średnią wartością funkcji. Średnią wysokością tego, tej figury. No właśnie, czyli możemy teraz wyznaczyć tę wartość średnią, no bo wiemy, że ta podstawa tutaj ma długość, tutaj ten odcinek, ma długość, no trzeba od tej dłuższej, od tego większej, tej większej wartości odjąć tę mniejszą, czyli to ma długość b minus a, czyli możemy napisać, że to jest równe to co tutaj mamy b minus a, czyli długość podstawy, razy ta wartość średnia funkcji, ta liczba. Która, która mówi, jaka jest wysokość tego prostokąta, którego pole jest takie samo, jak pole pod wykresem funkcji. No i teraz możemy napisać wzór na wartość średnią, bo możemy podzielić obie strony tego równania przez długość tej podstawy. No i ten wzór napiszemy, że to będzie 1 przez b minus a razy całka od a do b z f od x dx. No i w ten sposób otrzymaliśmy wzór na wartość średnią funkcji, że to jest 1 przez długość przedziału razy całka z funkcji po tym przedziale. No i teraz nie chodzi o to, żeby zapamiętywać, żeby się uczyć na pamięć takich wzorów, tylko chodzi o to, żeby to było dosyć naturalne. Jak sobie wyobrazimy ten rysunek i skąd się to bierze, no to rozumiemy, że to jest dosyć naturalne, że zawartość średnia jest tak zdefiniowana. I nie musimy się uczyć go na pamięć. Ważne, żeby właśnie to zrozumieć, żeby poczuć, że to tak właśnie ma być.